Witam po przerwie wszystkich. Zajmiemy się drugą częścią parszy 43. Szczególnie tym rozdziałem 33, gdzie Bóg kazał Mojżeszowi spisać, jak tu czytamy, ich pochody według etapów. Zaczyna się to od wyjścia z Egiptu 15 dnia pierwszego miesiąca. Tu też mamy tą informację. W 4 wersecie: tymczasem Egipcjanie grzebali tych, których Jahwe pobił wśród nich, wszystkich pierworodnych, także i nad ich bóstwami Jahwe dokonał sądu. I czytając ten fragment, jeżeli byśmy szukali tutaj dosłownych, rzeczywistych aspektów, co to ma znaczyć, dlaczego Bóg to kazał spisać, no można by powiedzieć, no dla historycznej informacji, to jeżeli w takim kontekście będziemy na ten tekst patrzeć, to będzie sucha informacja, nic nam nie dająca. Natomiast w całym tym fragmencie jest zastanawiające końcówka, oczywiście ten początek i końcówka. Przeczytamy sobie ten końcowy fragment, czyli 4 liczb 33, rozdział od może 51 wersetu. Dlaczego po raz kolejny jest poruszany ten sam temat? Dlaczego Bóg znowu porusza ten sam temat? I tutaj jeszcze jest jedna informacja. Czyli tak, czytamy tak: oznajmij to synom Izraela, gdy przeprawicie się za Jordan do ziemi Kanaan, macie wypędzić przed sobą wszystkich mieszkańców tego kraju. To jest jedna rzecz. Macie zniszczyć wszystkie ich rzeźby i lane posągi bóstw, a wzgórza ich, w cudzysłowie, w nawiasie kultu, doszczętnie spustoszyć, zniszczyć. I tu może przeskoczymy do 55 wersetu. Jeżeli zaś nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tego kraju, wtedy ci, których zostawicie spośród nich, staną się kolcami w waszych oczach i cierniami dla waszych boków. Będą bowiem waszymi wrogami w ziemi, na której osiądziecie. Ja zaś postąpię z wami tak, jak zamierzałem z nimi postąpić. I tak jak powiedziałem, jeżeli weźmiemy cały ten etap przechodzenia z miejsca na miejsce, dosłownie to potraktujemy taką historię, która w zasadzie nam nic nie mówi, bo żyjemy dosyć późno i te miejscowości nic nam nie mówią. Moglibyśmy tu językowo sprawdzać, co to oznacza i tak dalej. Tutaj jeszcze się zastanawiać nad tymi, bo też słyszałem o takim jakiejś interpretacji: 12 źródeł wody, 70 palm, co to za miejsce i tak dalej. No okej, ale tak jak powiedziałem, to niewiele daje. Niewiele daje dla nas, którzy żyją na początku XXI wieku. I biorąc pod uwagę to, co przeczytałem, czyli ten 52 werset, 55 i 56, spróbujmy ten fragment alegorycznie wziąć. W jaki sposób? Czyli tam, tu mamy
podróż, tak? Podróż Izraela z ziemi Mizraim, z ziemi niewoli do ziemi obiecanej mlekiem, miodem płynącej. I mamy wyjście, czas przechodzenia i czas wejścia. I zastanówmy się, czy możemy do tego dopasować jakąś alegorię. Dla nas dzisiaj, teraz? Tak. Że ten tekst jest dla nas alegoryczny, ale ta alegoria bardzo będzie przemawiać do nas. Utożsamiamy z tym ludem, który wychodzi z jakiegoś swojego własnego Egiptu, z jakichś swoich grzechów, z jakichś swoich niewoli. Niewoli grzechów. To się tak ładnie łączy, ale może jest to trochę szersze, dla każdego inne. Trzeba się zastanowić, czym jest dla nas ziemia obiecana i jak mamy w niej przebywać i czym w takim razie, jakim zamiennikiem dla nas dzisiaj jest ten lud kananejski, który mamy wytępić. Czyli co mamy w sercu takiego, co trzeba by było wytępić, żeby całe serce było terenem Boga, żeby się mógł swobodnie w nim przechadzać i żeby miał kontakt. No właśnie, pomału to nabiera jakiegoś sensu, dlatego też sobie w takim kontekście pomyślałem, że jeżeli te etapy, te czynniki weźmiemy jako alegorię, jako coś większego, wymowniejszego, bo ten język alegoryczny to mamy w wielu miejscach, chociażby często cytowany Księga Zwój Objawienia, 18 rozdział od drugiego wersetu czytam: i zawołał potężnym głosem: upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego, budzącego wstręt, bo winem swego szaleńczego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z niej nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się jej ogromnym przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wychodź z niej, mój ludu, byście nie uczestniczyli w jej grzechach, aby was nie dotknęły jej plagi, bo grzechy jej sięgnęły nieba i wspomniał Bóg o jej zbrodniach. Mamy tutaj podobną rzecz. Język zresztą tekstu objawienia, jak pierwszy werset z pierwszego rozdziału mówi, jest symboliczny, alegoryczny. Wychodź z niego, z Babilonu, mój ludu, abyście nie uczestniczyli w jej grzechach. No to też można na wielu poziomach rozpatrywać. Tak, ale pierwowzorem dla nas jest to, co w parszy czytamy, tak? Jest naszą podstawą, którą na niej budujemy alegorię. Ja tylko chciałem pokazać tutaj, że jest podobna rzecz w Księdze Objawienia, tak? Na wielu płaszczyznach, bo to jest też fizyczność na takim poziomie, na jakim jest nasza świadomość i możliwości. I to są kwestie duchowe. To jest bardzo skomplikowane. No ale ten Babilon, wielki, stolica, jest
tutaj alegorią. To nie jest miejsce dosłowne. Jest alegorią, gdzie z tego miejsca alegorycznego ma lud wyjść. Gdzie to miejsce jest przepełnione grzechami, byście nie uczestniczyli w jej grzechach. Gdzie to miejsce alegoryczne, ten Babilon, stolica, napełnia nierządem wszystkie narody. To jest miejsce alegoryczne. Tu nie mamy fizyczności żadnej. Dlatego odnosząc się do parszy, tamten fragment nie odnosi się do nas też fizycznie, no bo to się odnosiło do nich wtedy, w tamtym czasie. Ja tylko chcę powiedzieć, że wyjście z grzechu, z Babilonu, to nie jest sam duch, to jest też fizyczność. My fizycznie tkwimy w tym Babilonie. No oczywiście. I, tak jak no, dzisiaj no, bo, czytaliśmy, no bo, że skażenie ziemi powoduje, że Bóg nie zechce między nami być. Duchowość z fizycznością się uzupełniają. Nie jest istotne, że ktoś powie, ja nie wierzę w żadne bóstwa, a jednocześnie fizycznie kłania się przed posągiem maryjnym. Fizycznie. Tak? Czyli jedno zaprzecza drugiemu. Musi być jedno zgodne z drugim. Jeżeli duchowo uznaje, że to jest fałszywe bóstwo, to tego fizycznie nie robi. Oczywiste to jest. Dla mnie przynajmniej. Bo wielu ludzi tak tego nie postrzega. Nie wiem dlaczego. Dla nich to nie jest oczywiste. Takie rzeczy. I wiadomo, że to powinno współgrać, że i tak gdzieś to w końcu na tą fizyczność albo robienie, albo nierobienie się przekłada. Tak? Tylko chodzi mi o ten łącznik z tamtymi czasami wyjścia z ziemi Izraeli, z ziemi Egiptu. Chodzi mi o ten łącznik z naszymi czasami, o żeby to był tym łącznikiem alegoria. Czyli co może oznaczać to bycie w tym Egipcie, wyjście, sam moment wyjścia, podróż, czas pewien podróży i wejście do ziemi obiecanej. Bo pewne podobieństwa mamy, chociażby z Księgi Objawienia, tak? Czyli tą ziemią Mizraim, Egiptem, mamy tu Babilon Wielki, tak? Jest to pewne miejsce i tam było pewne miejsce. Możemy mówić, że Egipt, ciemność, tak, duchowa ciemność, niewola, to się łączy jakby w jedno. Celem miała być ziemia obiecana, tak, mlekiem i miodem płynąca. Później mamy, tym samym celem jest Królestwo Boże. Takie określenia mamy. Czyli ta ziemia obiecana to Królestwo Boże. Czyli mamy punkt wyjścia i punkt dojścia. Czyli początek i koniec. Ale fita. To jest tak. Pijąc do niektórych. Tak jesteśmy, ale fita. Początek i koniec. No dobrze, trochę humoru. Przeczytajmy sobie Kapłańską, 18 rozdział. Bo tu też jest mowa o wyjściu, o drodze i celu, dojściu. 18 rozdział od pierwszego czytamy tak. Jahwe tak przemówił do Mojżesza. Głos Najwyższego tu jest. Oznajmij to synom Izraela. Jam jest Jahwe, Bóg wasz. Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkaliście lub ziemi Kanaan, do której was wiodę. Nie postępujcie więc tak, nie stosujcie się do ich obyczajów. Macie się trzymać moich nakazów, macie zachowywać moje prawa i postępować według nich, bo ja jest Jahwe, wasz Bóg. Czyli mamy ten element wyjścia, przejścia i dojścia,
i informacje. Piąty werset też warto przeczytać. Jak? Zachowujcie więc moje prawa i nakazy, bo człowiek, który będzie postępował według nich, znajdzie w nich życie. Życie, tak. Bardzo ważny werset. I ten mechanizm, bo można by jeszcze powiedzieć tak, to całe wyjście z niewoli, to nie tylko niewoli takiej fizycznej, bo tu w tej kapłańskiej 18.3 jeszcze jest poruszony inny czynnik, czyli zwyczaje, które tam są, w którym ci ludzie funkcjonują, tamci mieszkańcy, wy w nich przebywaliście, wśród nich i tymi zwyczajami przesiąkliście, mogliście przesiąc, o tak, może, bo jako cały lud może nie wszyscy przesiąkli, ale jak wiemy z historii, może jak tutaj dam radę znaleźć te fragmenty, one się uwidaczniały po wyjściu, jak niektórzy mocno przesiąknęli tamtymi zwyczajami. Czyli mamy element wędrówki, dlatego uważam, że alegorycznie, jak weźmiemy ten tekst parszy, to zaczyna to nabierać rumieńców, zaczyna to dla nas być dosyć wymowne. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Też mamy w pewnym sensie o tej wędrówce, bo to ma być przemiana, tak? Przemiana niewoli w wolność. W różnych sferach rozumiana. Może i sferach, i poziomach. Tak, i poziomach, tak. Rozumiana. Każdy ma inny poziom, każdy inaczej to może rozumieć, ale każdy może z nas mieć rację, tak? Bo dla nas, dla jednego będzie to istotne, dla drugiego bardziej to, czego to. Chodzi o to, żeby... Z czasem dojdzie do pełniejszego zrozumienia. Tak. Chodzi o to, żeby wyjść, przejść i dojść. Rzymian 12:1-2. Nawołując więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście oddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą i przyjemną, będzie to wasza duchowa służba. Czyli ta droga. Nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Paweł w pewnym sensie nawiązuje do tego, co w kapłańskiej czytaliśmy. Nie ulegajcie obyczajom tego świata. Tylko tutaj już jest z innego punktu, czyli oni zostawili, ale ten wpływ świata może oddziaływać. Chodzi o to, że mamy się tak przemienić, żeby to już na nas nie oddziaływało. Czyli jak wychodzimy, to wychodzimy. Tak? Tak jak wyobraźmy sobie z pomieszczenia, nie wiem, jakby to nazwać, pomieszczenie, które jest zamknięte i ma tylko drzwi, tak? I przez te drzwi wychodzimy, nazwijmy to pomieszczenie, nie wiem, garaż. Jak wychodzimy, to z niego, jak przekroczymy drzwi, jesteśmy poza tym pomieszczeniem. A nie może być tak, że my wychodzimy, a tak na niektórych filmach pokazują taki efekt specjalny, że to pomieszczenie jakbyś idzie, się rozciąga w czasie za tym idącym. To nie może być tego efektu. Wyjść to znaczy wyjść. Albo być jedną nogą, drugą tu. Czyli nie wyjść. Ale droga mówi, że mamy wyjść, iść i dojść. Piotr jeszcze w swoim pierwszym liście napisał tak, 4, 3 i 4.
Bo w minionym czasie dosyć już olegaliście woli pogan, żyjąc w rozwiązłości, namiętnościach, pijaństwie, ucztach, hulankach i służąc niegodziwym i fałszywym bóstwom. Lżąc was, domyślę, dziwią się teraz temu, że już razem z nimi nie rzucacie się w nurt tego samego zepsucia. Czyli cały czas mamy w sferze alegorycznej, czy wychodzimy z tego duchowego Babilonu, z duchowej Egiptu, ciemności zachowań, zwyczajów, różnych zwyczajów. I tu w Piotra czytamy, że te zwyczaje to nie tylko są jakieś fałszywe wierzenia, bóstwa i tak dalej, tylko zachowania, które w tych kręgach, w tych miejscach są normalnością, byśmy tak powiedzieli. I to jest taka siła, tak jak w objawieniu mieliśmy opisane, że tych macierz niżonic, ten Babilon Wielki, upija wszystkich, zniewalając ich, robi to, żeby wszyscy ludzie na całej ziemi wypełniali jej wolę, tego Babilonu, symbolika cały czas. I tu w Piotra mamy nie dość, bo w minionym czasie dosyć już ulegaliście woli pogan, żyjąc w rozwiązłości. To jest samonapędzający się mechanizm już. Człowiek jak wejdzie w jakieś towarzystwo, tak to się mówi, to stara się przyjmować te wartości w tym gronie. Czy to będą, tak jak tu napisane jest, uczty, hulanki, niegodziwe, fałszywe bóstwa, namiętności. Namiętności tu jest, bo to jest, to słowo zmieniło trochę znaczenie w polskim języku. Nie chodzi o erotykę, tylko namiętność, dzisiaj to nazywamy pasja, o tak, właściwe odniesienie. W staropolskim namiętność była na przykład do koni. Pasja do koni, tak? O to chodzi. Czyli coś, oddanie się bez reszty. Jeżeli człowiek wychodzi z tego, to te miejsce, z którego wychodzi, chce wciągnąć z powrotem. Ale też może być tak, że ono może się ciągnąć cały czas. Czyli ta osoba w zasadzie myśli, że wyszła, ale albo stoi jedną nogą, tak jak powiedziałaś, tak? W tym poprzednim, albo cały czas wydaje jej się, że wyszła, ale ten wózek, to wszystko ciągnie ze sobą w plecaku, czy gdzieś tam ze sobą niesie gdzieś. Jednym ze zwyczajów, które mogą się ciągnąć, które Bóg mówi, żeby zostawić, czyli jest to element wyjścia. No właśnie, trochę konkretów by się przydało. Wyjścia. Jest taki zwyczaj opisany w Rodzaju, 40 rozdział, 20 werset. Bo tam, jeszcze wracając do Kapłańskiego, 18 rozdział, 3 werset, było powiedziane: nie postępujcie tak, jak to jest zwyczaj w Egipcie. Powiedziałem, że to nie chodzi tylko o bałwochwalcze zachowania, czyste bałwochwalcze, jakieś posągi i tego typu, bo generalnie we wszystkich tych zwyczajach tego miejsca Mizraim czy Babilonu Wielkiego są inne zwyczaje, ale i tak tam gdzieś na podłożu, gdzieś u podstaw i tak jest jakiś kult bałwochwalczy. Jak się dokładnie jak się dokładnie to przeanalizuje.
czytamy tam tak, rodzaju 40, 20 po 22. Na trzeci dzień była uroczystość urodzin Faraona, który wydał przyjęcie dla wszystkich swoich dworzan. Wtedy też wobec swych dworzan Faraon rozstrzygnął o losie nadwornego podczaszego i nadwornego piekarza. I tak, nadwornego podczaszego przywrócił na jego urząd, miał więc podawać kubek do rąk Faraona, nadwornego piekarza zaś powiesił, tak jak im to wyłożył Józef. Tu mamy jeden ze zwyczajów opisany. Opisany. Wyobraźcie sobie, jak ten zwyczaj w ogóle funkcjonował tam, gdzie jest kraj przesiąknięty wielobóstwem na każdym poziomie. Tam bóstwo od zawiasów drzwi też było. Jak ktoś chce, to starożytny Egipt, książki o zwyczajach i wierzeniach sobie poczytaj w języku polskim, to dostępne gdzieś, można znaleźć. To tam było od wszystkiego. Taka impreza, jakbyśmy powiedzieli, to nie jest taka tylko stricte zabawa tam. W tamtym czasie i w tamtym miejscu było to przesiąknięte wszelkiego rodzaju kultami czci bóstw. Mało tego, sam Faraon był traktowany jako bóstwo. I tu jest opisany ten zwyczaj. W Biblii i w ogóle we wszystkich pismach, czy apokryfach, czy jakichś innych nie ma opisane, tylko w tych dwóch miejscach w Biblii, tak zwanej kanonicznej, czyli 64 księgach tak zwanych, tylko dwa miejsca są opisane zwyczajów i to są zwyczaje urodzinowe miejsc pogańskich, zwyczajów pogańskich, powiązane z różnymi innymi kultami ku czci różnych bóstwom. W końcu ta impreza skończyła się. No miała w sobie jeden z punktów, ścięcie piekarza, powieszenie piekarza, stracenie życia. I o tym też między innymi w kapłańskie 18.3 nie postępujcie tak, jak to jest zwyczaj w Egipcie, gdzie zamieszkiwaliście. I Rzymian 12.2 nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha. Bo jeżeli ktoś chce sobie poczytać o stricte, komu oddawana jest cześć podczas tak zwanych świąt urodzinowych, to niech sobie poczyta, co tam jest u podnóża tego wszystkiego. I czyje to, kto sobie uzurpuje prawo do tego święta. Tak. Kto uważa, że to jest jego święto. Że to jest jego święto i to najważniejsze, jedno z najważniejszych świąt. Tak. Urodziny. Odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe Bogu i doskonałe. Tak jak powiedziałem wcześniej, cokolwiek mówimy, cokolwiek czynimy, nie oddając chwały Ojcu, Stwórcy nieba i ziemi, automatycznie oddajemy cześć komu innemu, czy jakimś sił wyższym, istotom, duchom, ludziom, zwierzętom, drzewom, kamieniom, skałom, górom, cokolwiek. Jeżeli nie wyrazimy, nie robimy jasno i klarownie, oddając cześć Bogu Ojcu. Tylko i wyłącznie Jemu się należy ta cześć. Kult, hołd, uwielbienie.
Drugie miejsce tego zwyczaju ziemi Mitzrayim, Marka 6:21. Kiedy nadszedł odpowiedni dzień, Herod w swoje urodziny wyprawił przyjęcie dla urzędników wojskowych i dostojników galilejskich. A kiedy weszła córka Herodiady i zatańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Proś mnie, o co zechcesz, a dam tobie, powiedział król do dziewczyny. I przesiąkł jej, o cokolwiek mnie prosisz, dam tobie nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała matkę, o co mam prosić. Ta powiedziała, o głowę Jana Zanurzyciela, Johanan Zanurzyciel. Zaraz też wyszła z pośpiechem do króla i poprosiła, chcę, żebyś w tej chwili dał mi głowę Jana Zanurzyciela na półmisku. A król zasmucił się, ale nie chciał jej odmówić ze względu na przysięgę i na współbiesiadników. Zaraz też posłał żołnierza i kazał mu przynieść głowę Jana, ten ściął go w więzieniu. Herod, bo tam było ich kilku, to jest Herod Antypas. On był synem Heroda Wielkiego, natomiast Herod Wielki był synem Idumejczyka Edomity. Czyli generalnie to jest linia Edomitów. On był ustanowiony tam zarządcą, namiestnikiem tej prowincji, wtedy rzymskiej. I był ustanowiony, żeby tam zarządzać. On nie był z pokoleń Izraela w ogóle. On tylko tam zarządzał. Natomiast jego żona, Herodiada, ona była od Izraela, z plemion izraelskich. Chyba Judejką była. Jan oczywiście się sprzeciwiał, bo Herodiada była żoną wcześniej brata Heroda Antypasa, ale brat Herod Antypas nie umarł. Tora dopuszcza, że jak brat umrze, to można wziąć jego żonę i zbudzić mu potomstwo. Tylko ona od niego odeszła, Herodiada, od tamtego brata i poślubiła Heroda Antypasa. Dlatego Jan się sprzeciwiał temu, dlatego został uwięziony. I ona w ten dzień ku czci Edomity straciła, zażądała stracić przez swoją córkę Jana, który zanurzał. To taka historia jest. Dlatego ja zaczynam zauważać, że tam, gdzie jest jakieś coś się złego dzieje, to gdzieś u zarania, u zalążka jest jakiś aspekt bałwochwalczy. Zaczynam to coraz bardziej zauważyć. W ogóle te zachowania w tamtym czasie Heroda i wielu innych ludzi, to już jest spuścizna tego, co zrobił helenizm, czyli zabór grecki na tamtych terenach, już dosyć wcześniejszy. Warto sobie przeczytać w tym temacie chociażby machabejskie dwie księgi, jak wtłaczano tam zwyczaje, w pełnym zakresie zwyczaje, w dom Judy, o tak. Jakie zwyczaje? No zwyczaje tych narodów okupujących, czyli zwyczaje, tak jak nie postępujcie zwyczaje w Egipcie, gdzie zamieszkiwaliście, i w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Zwyczaje tych ludów, greckie. Tak, które nie mają nic wspólnego
może tam w jakiejś cząstce, bo się opierają, nawet współczesne prawa też się opierają na niektórych prawach, które w Biblii czytamy, ale to tylko w małym procencie. W każdym razie to zachowanie opisane w Egipcie i to zachowanie opisane przez potomka Edomitów jest zwyczajami tych narodów. To jest przykład tylko, bo tego jest pełno. I teraz mamy drogę wyjścia, znowu wracam do parszy i do tego znaczenia alegorycznego. Mamy miejsce wyjścia, gdzie są takie zwyczaje i mamy stamtąd wyjść. Czyli nie brać ze sobą tych zwyczajów do plecaka, w torbę, bo nam się przydadzą, bo są fajne, miłe i może się do czegoś nam przydadzą. Tym bardziej, że mamy powiedziane, że jeżeli pozostawimy te zwyczaje, to będą nas, jak Piotr pisze, będą nas lżyć i dziwić się, że już razem z nimi nie rzucamy się w nurt tego samego, tych samych zwyczajów, tak tutaj już powiedziano zepsucia, bo to jest zepsucie. To, co było na tych dwóch imprezach urodzinowych, to totalne zepsucie, gdzie giną ludzie. A Jan, który brat przyrodni, cioteczny, tak? To był, nie... No dobrze, Jan, który zanurzał, był w ogóle niewinny. Niewinna krew. Nie ulegajcie, Paweł, do Rzymian tego świata, lecz przemieniajcie się. Przemienianie się, nawracanie się polega na zmianie myślenia, czyli na zauważenie tego, usłyszenie, przeanalizowanie, wniknięcie, poszukanie informacji, zasięgnięcie jakiejś informacji i zostawiam to. Czyli jak zostawię to, czy powiemy to w Babilonie Wielkim, czy powiemy to w ziemi Egipcie, w ziemi Egiptu, to zostawiam to, ten zwyczaj. I nie chodzi tu tylko o posągi, o kamienie, o drzewa, święto, wyżyny. Bo tak jak powiedziałem, w tych zwyczajach jest gdzieś zalążek pogański, a urodziny to jest stricte oddawanie czci człowiekowi, adorowanie człowieka. I z tym związane różne zachowania pogańskie. Przykład. Zdmuchnij świeczkę i pomyśl sobie życzenie, i dym tej świeczki zaniesie twoje życzenia do bogów, którzy są w niebiosach. Dobra zabawa, majówka. W Polsce, tutaj na tych ziemiach, rozpowszechniona. Tak jak powiedziałem wcześniej, maj wziął nazwę od pogańskiej bogini Maji. Mamy stąd tą nazwę tego miesiąca. I majówka. Majówka, czyli celebrowanie bogini Maji na świeżym powietrzu, na łonie natury, na łące, w lesie, gdziekolwiek, z koszykiem piknikowym. Na tym polegało uczczenie tej bogini. Na tak zwanej, jak to dzisiaj się mówi, dobrej zabawie z przyjaciółmi, z rodziną. Ale podłożem tego jest czczenie tej bogini, bo to jest w tym czasie. Nie ma nic drożnego, jeżeli sobie ktoś pójdzie zrobić piknik w czerwcu albo w styczniu. Tylko zauważcie, że jest spęd. Fama taka, grille, grillowanie. Kiedy? W maju, na początku maja. To jest ten, można powiedzieć, pierwszy tydzień
maja. Co się wiąże z różnymi też innymi pogańskimi zachowaniami. Teraz mieliśmy tak zwane przesilenie wiosenne, ale to jest tak zwana równonoc wiosenna. W tym roku było 20 kwietnia 2024. No to co robiono w wielu miejscowościach? Co robiono w wielu szkołach? No szli uczniowie, bo ci nauczyciele im to przekazują. Kukiełka ze słomy, coś tam i topienie tak zwanej marzanny. Kolejny pogański zwyczaj. To jest to, co ma zostać, przestać w tym uczestniczyć. A znakiem rozpoznawczym, że będą lżyć was, że z tego już nie robicie, że nie wchodzicie w słowo tym. To jest znak, że z tego akurat wyszliśmy, bo tego jest bardzo dużo, gdzie Izrael, można powiedzieć, fizycznie to zostawił, ale jak zaraz przeczytamy, mentalnie zostało w ich głowach pełno rzeczy. I może fizycznie, no w pewnym sensie fizycznie, tak? Ktoś przyjmuje zanurzenie w imię Jeszua, Hamaszijach, ale w jego głowie nic się nie zmienia. Może się nic. Znaczy pod tym względem, tak? No bo fizycznie uznaje, tak, Jeszua za swojego Pana, Mesjasza, no ale no Jeszua przez, ojciec przez Jeszua mówi, no macie to zostawić, te zwyczaje. No to jeżeli Jeszua jest Panem, Wybawicielem, to słuchaj Pana i Wybawiciela, wstępuj w Jego ślady. Jeszua nie robił takich zwyczajów. On nie miał w zwyczaju chodzić na urodziny, nie miał w zwyczaju topić marzanny. On miał w zwyczaju pójść do synagogi, czytać Torę. Tych wiosennych zwyczajów w różnych częściach świata jest różnie. Akurat tu polskie ziemie też obfitują w różne tego typu zwyczaje. Czasami reklamowane jako kursy czegoś, robienia. Przykład, który znalazłem kiedyś, kurs wyplatania z wikliny. I punktem kulminacyjnym było palenie takiej kukły wiklinowej, tych warsztatów. Zwyczaj kolejny pogański. To tam swoją nazwę ma teraz, nie potrafię sobie przypomnieć. Też w określonym czasie. To było tak skonstruowany ten kurs wyplatania wikliny, że to palenie tej kukły wypada ściśle, dokładnie, datowo według zwyczaju pogańskiego palenia tej kukły. Ale to jest tylko warsztaty wyplatania wikliny. Oczywiście można by wziąć udział w takich warsztatach, gdzie się uczymy wyplatać wiklinę, a w tym dniu już nie uczestniczyć. I nie przykładać się do wyplatania tej kukły. Bo wiadomo, jakiś koszyk, użyteczne rzeczy, które na co dzień są potrzebne, jak najbardziej. Uważam, że to jest potrzebna umiejętność, umieć wypleść jakiś kosz, czy jakieś inne rzeczy, które mogą być użyteczne. Otwórzmy sobie Kolosan. Pierwszy rozdział,
21-22. I wyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi w domyśle Boga. Bo co? Bo te zwyczaje zachowywaliście. Kłanialiście się przed różnymi bóstwami, przed różni ludzie byli bogami, tak? Cezar był Bogiem, trzeba było mu oddać cześć, spalić kadzidło, oddać mu cześć. Dzisiaj może nie mamy tak wyrazistych aktów bałwochwalczych, tak jednoznacznych, chociaż ja mówię tutaj ze swojego punktu widzenia, ale no może niektórzy mają jakieś posągi w domach, trzymają jakieś medaliki, krzyżyki i tam inne, i obrazki i tak dalej. Drzewka szczęścia, słoniki z trąbami do góry. Na szczęście tak zwane obrazki Żydów z monetami. Żyda z monetą. Ci nie da się wzbogacić. No ale to jest przesąd, tak, że bo ja to już spotkałem się, że to dla szczęścia jest, dla finansowego szczęścia. U mnie w domu stała figura bogini fortuny, pod którą były podłożone pieniądze. W domu rodzinnym, ja nie mówię o moim domu własnym, bo w moim własnym domu nie ma nic takiego. Takie ludzie mają zwyczaje tego świata. Kolosjan 1:21-22. I wyście niegdyś byli obcymi nieprzyjaciółmi Boga w waszych myślach i złych uczynkach. Bo to nie jest pijaństwo, jakaś rozpusta i to są złe rzeczy, złe uczynki, zgadza się, ale to nie można się zamykać tylko na to. Jakieś kradzieże, jakieś rozboje, jakieś, nie wiem, narkomania i tak dalej. To tak, ale to jest jeszcze dużo szersze. Ale teraz pojednał Bóg, Ojciec, On was ze sobą przez śmierć Syna w ludzkim ciele, abyście mogli stanąć przed Nim święci, nieskalani, nienagani. Czyli trzeba to zostawić, wyjść. Mamy podróż, z której musimy wyjść z miejsca, przejść i dojść. Święci, co znaczy odłączeni, nieskalani, nieubrudzeni, nienagani. Wyobraźmy sobie, że tym miejscem wyjścia jest takie miejsce, jak to się czasami mówi, że ktoś w bagno wdepnął, czyli w miejsce, które ciężko opuścić, w matni taki jest i może ciężko mu się wyrwać, ale ja bym ten przykład zamienił na inny obraz, że ktoś wpadł, bo też jest takie mocne określenie, do szamba, ale może nie do szamba, tylko w gnojówkę. I to jest to miejsce, z którego mamy wyjść. To jak ma wyglądać ten, który z tego wychodzi? Czyli to ten cały, ten tą gnojówkę niesie ze sobą, albo sobie schowa trochę do plecaka, albo na wózku weźmie, bo mu się ten nawóz przyda? Mamy być święci, nieskalani, nienagani, czyści. Ci, którzy w Jeszule są jednani z Bogiem, mają przybrać jakie szaty? Językiem objawienia? Białe szaty, wyprane we krwi baranka. Nieskalane. Mają stać się święci. To jest to wyjście. To nie jest jakaś przyszłość, że Chrystus przyjdzie, to nas już wypierze. Weźmie proszek i nas wypierze. Nie, to jest, ma być nasza wola, nasze działanie. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, to co myślimy ma się przekładać na to, co robimy lub nie robimy, tak?
bo nie robimy, nie stawiamy sobie słupów, nie kłaniamy się im, nie robimy jakichś imprez ku czci czegoś lub kogoś. Drugi Koryntian, 5:17, jeszcze zobaczmy. Bo ta droga wyjścia z niewoli Babilonu, z niewoli ziemi Mizraim, tu cały czas język alegoryczny mam na myśli, jest w różny sposób też mówiona innym językiem, innymi figurami. I tutaj na przykład 2 Koryntian 5:17 czytamy tak. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Nowe stworzenie. Ale to nowe stworzenie jakie jest? Tak jak stare, tylko ma coś nowe. Ma jakąś część nową, jedną, a reszta jest starym, czy jest całkiem nowym stworzeniem? Dalsza część tego wersetu. Stare stworzenie, w domyśle, przeminęło, a powstało nowe. Rozumiemy to? Nowe nie ma mieć nic wspólnego ze starym. Tu mamy język wyjścia, czyli stare stworzenie, proces przechodzenia i mamy nowe stworzenie, czyli ten miejsce docelowe. Ale to nie jest miejsce docelowe gdzieś tam w przyszłości. Yeshua powiedział, że stańcie się doskonali, tak jak wasz Ojciec jest doskonały. Tu i teraz. A teraz, bo niektórzy też spotkają, teraz to nie wiemy, co my robić, to Yeshua przyjdzie, to wszystko nas wypierze, wyczyści i nam wszystko pokaże. Pokazuje cały czas. Cały czas jest o tym mowa. W różny sposób. 1 Jana 3:9 jeszcze tutaj mam zanotowane. Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, albowiem trwa w nim nasienie Boże. Taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. O jakich narodzeniach Yeshua mówił do Nikodema? O takich narodzinach, jak to w tych horrorach pokazują, takie zombie? Czyli coś jest starego, ale ma nowe życie, ale stare ciało, które obumiera, odpada się, tu odlatuje coś i jakieś życie w tym rozpadającym się ciele funkcjonuje. Yeshua mówi, że masz umrzeć. Czyli to jest ten moment wyjścia ze zwyczajów, z myślenia. To jest śmierć. Ale jaka śmierć? My to mamy uśmiercić. W naszej głowie, w naszym sposobie myślenia mamy te zwyczaje wszystkie uśmiercić. One muszą być uśmiercone. Dlatego wtedy umarliśmy i musimy się na nowo narodzić przez nasienie Boże, które daje ożywcze życie, oczywiście w Jeszule, Mesjaszu, gdzie On jest tym pośrednikiem ożywiającym. Bo jak naśladujemy Jeszułę, to powstaniemy z życia. Jeszuła nie chodził na takie imprezy, nie stawiał sobie choinki, nie kładł się w żłobku, nie chodził na imprezy urodzinowe, imieninowe, na imieniny ciotki, matki, babki, dziadka,
wnuczka i tak dalej. Na Dzień Kobiet nie chodził. Co tam, na Dzień Kolejarza też nie chodził. Barburki. Na jajka nie święcił. Czego on jeszcze tam nie robił? Wielu innych rzeczy, które są w zwyczaju tego świata. Zwyczajów tych narodów. Naśladowanie go polega na nierobieniu tego. Nikomu, nie słyszałem jeszcze, że nikomu się nie dało nawrócić kogoś, kto poszedł uczestniczyć w tych zwyczajach. A, bo trzeba rodzinę kochać, miłować, trzeba pójść i odwiedzić ich raz w roku, czy dwa razy w roku, akurat w tym czasie. Bo może się nawrócą. Ja nie spotkałem takiego przypadku ani jednego. Bo te zwyczaje, tak jak Paweł pisał, mają co innego za zadanie. One mają właśnie tych prawych z powrotem przyciągnąć. Rzymian 12:2 przywołam jeszcze raz. Nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się. Te obyczaje będą funkcjonować, będą ciągnąć, będą nęcić w różny sposób, różnymi słowami. Niektórzy sobie to uzasadniają, a ja pójdę tam, będę ewangelizował. Nie, te zwyczaje mają tylko ciebie usidlić. Za zadanie. Który myślisz, że coś zdziałasz. Nic tam się nie zdziała. Marka przeczytajmy sobie, bo to też jest element wychodzenia, bo Izrael w czasie swojej wędrówki, oczywiście oni fizycznie wyszli z tego Egiptu, ale popatrzmy na ten czas, gdzie oni, Bóg każe wysłać zwiadowców, tak, 12, i co się dzieje? Lud się buntuje po powrocie tych zwiadowców, boi się, buntuje się i co następuje? Następuje ich specyficzny sposób myślenia, bo Bóg powiedział, no nie, będziecie teraz 40 lat za każdy dzień po tych pustkowiach wędrować, aż wyginie to pokolenie. Nie, nie, my już chcemy tam wejść i robią armię i polegają. Bo to już nie jest wola Boga. Ale chodzi mi o ten szczegół, że w tej wędrówce z wyjścia do miejsca docelowego, z miejsca wyjścia do miejsca docelowego jest pewien okres czasu, gdzie można myśleć, że się wyszło, ale umrzeć. I teraz przełóżmy to na alegorię. Czyli możemy wyjść, możemy być w trakcie wędrówki i może coś nastąpić, że my myślimy, że wyszliśmy, że zmierzamy, ale tak naprawdę pokolenie tego człowieka umrze. Warto by tutaj powiedzieć o to, że oni wyszli, ale chcieli wrócić, tak? Cały czas tam ten przewija się aspekt, że oni tęsknią za Egiptem. Czyli tęsknią za tymi zwyczajami, za tym miejscem.
za tym dobrobytem, jak to oni określają. Zaraz, bo chyba mam to, ten fragment, jakie specyficzne określenie pada co do miejsca, w którym byli w niewoli. Ale to za chwilę. Bo chciałem przeczytać przypowieść Pana naszego Jeszuę, naukę Marka 4, tak? Mamy otwarte od drugiego rozdziału. I nauczał ich wiele... Czwarty rozdział od drugiego wersetu. I nauczał ich wiele o przypowieściach. Dał im taką naukę. Nasz Pan, nasz Wybawiciel, nasz Król daje naukę. Słuchajcie, oto siewca wysiał, wyszedł siać. A kiedy siał, jedno ziarno padło na drogę, przyleciały ptaki i je zjadły. I teraz tą naukę, przypowieść sobie wyobraźmy w kategorii wyjścia z ziemi egipskiej, czy z Babilonu, pewien czas wędrówki i z zamiarem wejścia do ziemi obiecanej. W tym kontekście sobie tą przypowieść wyobraźmy. A kiedy siał, ziarno padło na drogę, przyleciały ptaki i je zjadły. Czyli to można powiedzieć, no dobra, przeczytajmy najpierw. A inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i zaraz powschodziło, bo nie miało grubej warstwy ziemi. A kiedy wzeszło słońce, wypaliło je i uschło, bo nie miało korzenia. A inne padło pomiędzy osty i wyrosły osty wysoko i zadusiły je i nie wydało owocu. Lecz inne padły na ziemię, na dobrą i zawiązały owoc, który rósł i pomnażał się i przyniosły plon. Jedno 30-krotny, drugie 60-krotny, a inne 100-krotny. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kiedy znalazł się sam, ci, którzy przy nim byli, razem z 12 pytali go o przypowieści. I mówił im, wam powierza się tajemnice królestwa, innym zaś, którzy nie są z wami, podaje się wszystko w przypowieściach, aby patrzyli, a nie widzieli, słuchali, a nie rozumieli i aby się przypadkiem nie nawrócili, nie odkryli tajemnicy. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści? To jak pojmiecie wszystkie inne przypowieści? Wytłumaczenie tej przypowieści teraz. Siewca sieje słowo. Słowo. Izrael wychodzi z ziemi Mizraim na słowo. Wychodzimy teraz. Jest posiane słowo, wypowiedziane przez Mojżesza. Bóg wypowiada przez Mojżesza. Teraz wychodzicie i następne słowo przez Mojżesza. Tam jest ziemia obiecana, tam chcę was wprowadzić. To jest ziarno, to jest słowo. Siewcą Mojżesz był. A to są ci na drodze, gdzie sieje się słowo. Kiedy usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane, czyli zwątpienie w tamtym wypadku. A owi posiani na gruncie skalistym, kiedy usłyszą słowo, przyjmują je zaraz z radością, ale nie mają w sobie korzenia, są niestali. Potem, gdy nastaje ucisk czy prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Ani są zasiani między ostami. Ci usłyszeli słowo, ale troski doczesne, łuda, bogactwa, pożądanie innych rzeczy dochodzą do głosu i zagłuszają słowo i nie przynosi owocu. Owi zaś zasiani na ziemi dobrej to ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą owoc, jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, inni 100-krotny. Ja tą przypowieść mówię w innym kontekście, znaczy w innym kontekście.
Nie chodzi tutaj o samo słowo Jeszua i ktoś, kto się wyprze Jeszua, ten jest tym słabym ziarnem, zagłuszonym i tak dalej. To jest właściwa interpretacja, ale ja tutaj tą przypowieść chcę w innym kontekście. W kontekście powiedzieć wyjścia, gdzie jest słowo przekazywane, zostawcie to wszystko, nowo się narodźcie, stańcie się nowym, zupełnym człowiekiem. Czyli to ma być nowe ziarno, gdzie ono wydaje na żyznej ziemi owoc. Jeden wyda 30-krotny, drugi 60-krotny, inny 100-krotny. Tym owocem jest, można powiedzieć, już tak naprawdę dojście do celu. I różne czynniki były, że ludzie wyszli, usłuchali z początku, uradowali się, że wychodzą z Egiptu, z Mizraim, Izraelici, uradowali się, wyszli, ale za chwilę coś im nie pasowało. Jednym to nie pasowało, drugim tamto nie pasowało. Narzekają, nie mają mięsa, czy nie mają wody, że tam są źli ludzie, mieszkają, których mają podbić. Duzi, duże mury, wysokie i tak dalej, i tak dalej. Ale jedna jest wspólna cecha, oni nie ufają Bogu i niosą bagaż tego wszystkiego. Ten kult cielca pod górą Synaj, to też jest to, że oni wracają mentalnie w tamto miejsce, cały czas. W zachowania, w zwyczaje tych ziem, gdzie przebywali, tych sfer, gdzie przebywali. Mówimy tutaj cały czas w aspekcie alegorycznym. My przebywając gdzieś, gdzie słowo do nas dochodzi i zaczynamy chcieć się nowo narodzić, to musimy się naprawdę nowo narodzić. Zmieniać cały czas swoje postępowanie. Najlepiej jakby to było z dnia na dzień, ale no, wszystkiego nie jesteśmy w stanie poznać od razu. Wyjścia, zobaczmy to nastawienie umysłu niektórych, gdy wychodzili z Egiptu. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 2 i 3. Cała ta rzesza Izraelitów poczęła na pustyni szemrać na Mojżesza i Aarona, mówili bowiem do nich Izraelici, czyli do Mojżesza i Aarona, że też nie poginęliśmy w Egipcie z ręki Jahwe, gdyśmy siedzieli przy garnkach z mięsem, jedli chleb do syta. Przecież wywiedliście nas na pustynię, by tej całej gromadzie kazać umierać z głodu. Takie oni mieli nastawienie, że tam mieli dobrze. Tam woleliby umrzeć. I perfekcyjne, w sensie perfekcyjne w tym znaczeniu, jak oni myśleli, niektórzy, jak głęboko siedzieli, mimo że wyszli fizycznie, jak głęboko siedzieli w tym Egipcie. Liczb 16:12. Mojżesz kazał przywołać Datana i Birama, synów Eliaba, ale ci odpowiedzieli, nie przyjdziemy. Ale oni powiedzieli coś takiego, 13 werset. Czy mało tego, że wywiodłeś nas z ziemi mlekiem i miodem płynącej, aby wytracić nas na tej pustyni, jeszcze chcesz do woli rządzić nami?
Zobaczmy, jakiego określenia oni używają. Oni używają Bożego określenia, bo Bóg określił tą ziemię, do której podążają, gdzie jest ona celem, że jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca. A oni użyli tego określenia do miejsca, z którego Bóg ich wyciągnął. I teraz wracając do naszej drogi. Nie da się w ciele Mesjasza mówić, że te zwyczaje, w których człowiek żyje, które są dookoła nas, są zwyczajami, które Bóg określił, że powinniśmy robić. Bo Bóg takich zwyczajów nie określił. Nie szafujmy określeniami, tak jak oni tu szafowali. Użyli Bożych określeń do miejsca, którego Bóg w ogóle nie określił. To się też dotyczy różnych określeń, typu kościoły, nabożeństwa i tak dalej. Żydzi wyszli z Egiptu. Co tu dać jeszcze jakiś przykład? Jakieś listy Pawła, czy Jana, czy Jakuba, cytując jako Słowo Boże, zaczynając. Tam nie ma tego, nie wkładajmy takich rzeczy w Boga usta. Właściwe określenia powodują właściwy sposób myślenia. A właściwy sposób myślenia zaczyna oddziaływać na właściwy sposób postępowania. I to jest też jeden z elementów wyjścia, zostawienia. Niech sobie świat, te zwyczaje, te kościoły, niech sobie używają swojego języka. Ja czasami specjalnie w odniesieniu do nich też używam, ale żeby ich podkreślić, odrębność, i używam tak, jak oni to mówią, że oni są kościołem. Tak jak ktoś napisał, że Jezus przyjmował grzeszników i pijaków, z nimi jadał. Ja napisałem, tak, Jezus tak jadał z grzesznikami, z pijakami, ale Jehoszua ben Dawid nie. Żeby człowiek zrozumiał, że Jezus i to połączenie, że jadał, jest błędne, bo on jadał oczywiście z byłymi grzesznikami, z byłymi celnikami, którzy się już właśnie w tym momencie nawrócili. Zmienili swój sposób postępowania. Zadeklarowali, że chcą naprawić już swoje życie. Ja bym tu na jeden aspekt zwróciła uwagę. Taki trochę odbiegający od twojego toku rozumowania. To, że ci, którzy wyszli z Egiptu, całe pokolenie, 40 lat, musiało umrzeć i weszło dopiero następne pokolenie, o czymś świadczy. To nie jest tak, że łatwo jest pozbyć się, odejść od tego, co było wcześniej. My wszyscy, którzy coś pozmienialiśmy, a głęboko żyliśmy we wcześniejszym opisywanym przez ciebie sposobie życia pogańskim, nosimy na karku bagaż tamtego życia. I tamci ludzie, którzy wyszli z Egiptu, tak samo nieśli na sobie bagaż tego życia. I jedni sobie poradzili lepiej z tym, drudzy mniej. To nie jest tak przypadkowe, że ich dzieci dopiero weszły do... Resztka, byśmy to określili. Resztka. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mentalność... Resztka z tamtego pokolenia, tak? Bo oni się znowu rozrodzili i było ich dużo, tak? Ale z tamtego pokolenia można by określić jako resztka. Chciałam powiedzieć, że mentalność człowieka, że zwyczaje, że naleciałości
że tu też jest powiązanie pomiędzy fizycznością i duchowością w taki sposób, że te nabyte zwyczaje przez ciało, czyli uczestniczenie w tamtych zwyczajach egipskich i sposobie życia, wpłynęły na ich ducha i z kolei przeniosło się to na czyny. I stąd biorą się pewne określenia, że z pokolenia w którymś tam, z pokolenia na pokolenie, bo człowiek wszczepia dzieciom swoim swój sposób myślenia, swój sposób bycia, swoje wartości, bezwiednie nawet. To czasami jest w ogóle bez użycia jakiegoś celowego myślenia, robienia. Tam ci ludzie, te dzieci tych ludzi, którzy poumierali na pustyni, mieli taką cudowną możliwość nauczenia się Boga, poznania Go w jakimś zakresie, obcowania z Nim blisko. Duch Boży oddziaływał na nich na pewno. Nie mieli styczności, tak jak nasze dzieci mają styczność z tym światem, są zakorzenieni w tym świecie. Otaczają, ten świat otacza tutaj ich wokół. Tam był czas, że mentalność, że narodzenie się Boga w sercach tych młodych ludzi nastąpił, że to się udało i mieli jakąś bazę, jeszcze słabą, ale bazę, żeby przekazywać to dalej swoim dzieciom. Gdyby ten proces potrwał dłużej, to być może historia świata by była dzisiaj zupełnie inna. I to nie jest wcale takie proste. Ja zdaję sobie sprawę, że robić coś trzeba, ale wszyscy my mamy, to jest wielka praca i wielką siłę musimy w tym wszystkim okazywać, żeby wytrwać, żeby nie dać się wciągnąć z powrotem temu Egiptowi, z którego wychodzimy, żeby nie mamy takich warunków, żeby uchronić małe dzieci, żeby całkiem ich odizolować i zapoznać ze Stwórcą, żeby Stwórca zagościł w ich sercach tak bardziej. To jest problem dla wielu ludzi, którzy pozmieniali swoje życie. I to wcale nie jest takie proste. I zważywszy też to, że jesteśmy często takimi wyspami na świecie, w różnych miastach, w różnych krajach, że powoli odkrywa nam się faktyczny obraz świata, który zakrył nam przeciwnik Stwórcy, który zaczął nam układać świat po swojemu. I teraz my to odrzucamy i wychodzimy i spotykamy się z wielkimi problemami, trudnościami. I to nie są tylko fizyczne przeciwności, ale takie właśnie najprostsze duchowe. Nie uczestniczyć w zwyczajach rodzinnych na przykład. To jest bardzo trudne, bo więzi rodzinne są niesamowicie silne. Niesamowicie, bo one są od naszego urodzenia, wyrastamy w tym. Niewidzialna sieć powiązań. To jest bardzo trudne i nie można też tak podchodzić do tego tematu jak to powiedzieć, trzeba ze zrozumieniem, no może w ten sposób, ze zrozumieniem, bo każdy człowiek jest inny, każdy ma inne cechy, inną siłę i przeżywa w swoim życiu w danym momencie różne problemy i przeciwności. Naprawdę to iść pod prąd
wszystkiemu, co się do tej pory robiło i wierzyło, to jest... Nie mam określenia na to w ogóle. Kwestia jest tylko taka, żeby nie zatrzymać się, bo tak nam jest łatwiej. Żeby się nie zatrzymać, bo to nas odseparuje od Stwórcy. Bo jeżeli zrobimy tylko pół drogi, to do tej ziemi obiecanej nie dojdziemy. Po prostu. No właśnie odseparuje, ale też ten przykład, że ich sposób myślenia, ta tęsknota za tym, co była, gdzie byli, spowodowała bojaźń, brak zaufania, bo tu wiele czynników można powiązać z tym zachowaniem, spowodowała, że Bóg uczynił tak, że oni wyginęli. Tutaj kończąc parszę, wracając do tekstu z 33 rozdziału, jeśli zaś nie wypędzicie przed sobą mieszkańców, czyli zwyczaje tych ludów, które są przed wami, te miejsca, gdzie są przed wami, tam nie ma być tego. Zauważmy, że te zwyczaje są, w ich przypadku były za nimi, tam gdzie byli, i były tam, gdzie wchodzili. Ale nie mogli, jak osiądą się na ziemi, nie, tam tych zwyczajów ma nie być. Tych, co tam są i tych, z których wyszli. Nie ma. To jest przestrzeń, gdzie nie ma mieć tych zwyczajów. W ogóle. I to jest wspólny mianownik do tego wszystkiego, że to jest miejsce, przestrzeń, Królestwo Boże, Nowonarodzenie, jak nazwiemy, bycie wybawionym przez w Jeszule Mesjaszu, to jest przestrzeń cały czas, gdzie różnie określana, gdzie tam nie ma tego. Nie może tam tego być. Ale jeżeli ktoś będzie miał, tak jak tutaj końcówka z liczb 33-35, jeżeli zaś nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tego kraju, czyli jeżeli nie wypędzicie tego wszystkiego z siebie i nie stworzycie przestrzeni, gdzie tych zwyczajów nie ma, czyli tak naprawdę nie wejdziecie do tej ziemi obiecanej, się nowo narodzicie i różne inne określenia, wtedy ci, którzy pozostawicie wśród nich, staną się kolcami w waszych oczach i cierniami dla waszych bogów, boków, czyli w tamtym czasie dosłownie ich nękały te narody i zwyczaje ich nękały, cały czas przesiąkały one gdzieś tam, będą bowiem waszymi wrogami w ziemi, na której osiądziecie. Ja zaś postąpię z wami tak, jak zamierzałem z nimi postąpić. Bóg w pewnym momencie może się okazać naszym wrogiem. Czyli tak jak to pokolenie, które spowodował, że ono nie weszło do ziemi obiecanej. Czyli w pewnym sensie możemy, w cudzysłowie oczywiście w dużym, powiedzieć, że Bóg stał się ich wrogiem. Nie pozwolił im tam wejść. Bo ciągnęli ze sobą ten bagaż zachowań, sposobu myślenia z miejsca, z którego mieli wyjść, pozostawić i zapomnieć o nim. No właśnie, jaka ziemia ta obiecana by się stała, jakby oni weszli z tamtą mentalnością, kiedy ta ziemia miała być czysta, oczyszczona, bo każda myśl zła, niewłaściwa, każdy czyn ją hańbi, ją zanieczyszcza, ją bruka i to powoduje, że Boga nie ma na tej ziemi. Dlatego ja nie bez przyczyny zadałam retoryczne pytanie, czy dzisiaj na świecie jest takie miejsce jeszcze, gdzie Bóg mógłby się przechadzać wśród ludzi. Jeżeli w całej wierze Boga, w Jeszuę,
i w to wszystko podchodzimy poważnie, bo stawką jest nasze życie, przyszłość, wejście do ziemi obiecanej, do Królestwa Bożego, jak wiemy, tak zwiemy, to jest to naprawdę bardzo poważna sprawa. To nie jest zabawa w jakieś uduchowione, jakieś relacje i jakieś... No. Czy czasami to jest takie, jak z boku patrzę... Odbębnienie... Nawet nie, takie samouwielbienie, bo ja to zrobiłem, tak? Takie, żeby we własnych oczach poczuć się trochę lepszym. Tak, no są takie zachowania... I na tym się kończy. Zachowania samouwielbiające. I na tym się kończy, a to właśnie... Samouwielbiające. To może kiedyś indziej wspomnę o... Może szerzej o tych samouwielbiających zachowaniach na siłę, żeby tylko chyba samemu się dobrze poczuć, bo to inaczej nie da się wytłumaczyć robienie jakichś akcji charytatywnych i zbiórek i akcji pomagania. To tylko wspomnę o tym, bo oczywiście jest, Jeszua też mówi, tu przykład dobry Samarytanin, ale tam jest jeden szczegół. Ten Samarytanin nie chodził, nie szukał osoby, której mam pomóc. Nie znajdziecie nigdzie nauki, że masz wspomagać ziemi, mieszkańców ziemi moabskiej, kananejskiej, midianickiej i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie nie masz takich akcji charytatywnych opisanych. To tak w skrócie. Niech może zastanowią się ci, którzy takie rzeczy czynią, bo dużo różnych takich sloganów powstaje i które nie mają nic wspólnego z jakąś ewangelizacją. Bo ja nie mówię, że nie trzeba pomagać komuś, kto jest w potrzebie. Trzeba pomagać, ale gdy go spotkamy na swojej drodze, gdzie idziemy z punktu A do punktu B i spotykamy go na swojej drodze, wtedy mu, jeżeli jesteśmy w stanie, pomagamy. Ale ja chcę odróżnić tą sytuację, gdzie jest to naturalna rzecz, od akcji uwielbieniowo, samouwielbieniowo charytatywnych. Albo biznesowych. Albo biznesowych. Albo dla pokazania się. Bo to też niektórzy traktują jak to modlitwy na rogach. Dobra reklama taka. Tak. Dla biznesu po prostu. Dobrze, to kiedy indziej może. Zakończymy to. Główna myśl to, abyśmy zostawili naszej drodze ku Królestwu Bożemu, zostawili, czyli nowo się narodzili, czyli umarli dla zwyczajów tego świata. Zwyczajów rozumianych bardzo szeroko i bardzo głęboko na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. To nie są tylko jakieś celebracje posągów, ikon, obrazów, miejsc. To jest naprawdę multum tego. Nie można się tylko zamknąć na jakimś jednym kawałku. To mamy, jest powiedziane, mamy umrzeć, czyli mamy umrzeć dla tego systemu, dla tych zwyczajów, czyli odciąć się całkowicie. I mamy się narodzić na nowo, bez tego wszystkiego. Czyli każdą inną rzecz, którą do tej pory robiliśmy, mieliśmy w zwyczaju, musimy przeanalizować, poszukać informacji, zadecydować, że tak robimy i tak, po męsku. To jest, ma podłoże gdzieś tam
konotacje takie i takie, wszystko ma konotacje pogańskie. Zwyczaje, jak ja już przeanalizowałem dużo tych zwyczajów, gdzieś tam na końcu jest, gdzieś u zarania kult. Taki czy inny. Odcinamy się od tego. Nie. Będziemy szykanowani za to, bo się nie będziemy z nimi, z tym światem spotykać, schodzić na takie, integrować na takie spotkania. To na dzisiaj wszystko. Jak Bóg pozwoli, za tydzień się spotkamy. I niech łaska nasz Jego będzie nad nami, bo błądzimy w wielu rzeczach, w wielu, siedzi to głęboko w nas, w każdym z nas. Musimy mieć nad tym kontrolę i musimy się oczyszczać. Niech Jego Duch nas oczyszcza, nasze myślenie, a zarazem nasze postępowanie, bo Bóg zna nas bardzo dokładnie, jak to jest powiedziane, każdy włos nasz jest policzony i wie, ale musimy też swoją wolę wyrazić w tym. Bóg nic nie zdziała, jeżeli nie wyrazimy woli. Też dużo od nas znaczy, nie możemy wszystko rzucać, od zależy, nie możemy też wszystkiego rzucać na Boga, że Bóg wszystko tak styknięciem palców załatwi. Przez Jeszua oczywiście. Chwała Bogu i Jego pomazańcowi na wieki wieków. Amen. Dziękuję.